Michał Kirker, witam Państwa w poniedziałek, 4 lipca i zapraszam na Jawor Express. Wyjeżdżając na wakacje, warto być pewnym, że nikt nie będzie chciał nas okraść. Jaworznicka policja daje rady, jak się zabezpieczyć. Wyjeżdżając na wakacje, często martwimy się, czy nasze mieszkanie lub dom nie staną się łatwym łupem dla złodziei. Komenda Miejska Policji w Jaworznie przypomina, jakie podjąć kroki, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoją własność. Najlepsze zabezpieczenie to oczywiście ubezpieczenie, no ale również bardzo dobrym zabezpieczeniem jest nasz sąsiad. Starajmy się poznawać naszych sąsiadów. Żyjemy w tak szybkich czasach, że nieraz ta rotacja w blokach, w domach jest tak duża, że nie ma okazji nawet naszego sąsiada poznać. Więc w pierwszej kolejności starajmy się poznać sąsiada i powiedzieć mu w najzwyklejszy sposób, że wyjeżdżamy na wczasy, wyjeżdżamy gdzieś na wakacje, żeby rzucił okiem na nasze mieszkanie, na nasz dom. I to jest takie pierwsze zabezpieczenie, które na ogół zawsze się sprawdza. Drugie, no to oczywiście jakieś zabezpieczenia techniczne, tak? Czyli nawet wychodząc na chwilę, starajmy się zamykać okna, zamykajmy drzwi od mieszkania. Bardzo często popełniany błąd to robimy jakieś prace na przykład na ogródku i nie zamykamy drzwi wejściowych do mieszkania. No a przecież okazja czyni złodzieja. Złodzieje tylko czyhają na taką okazję, chodzą, obserwują, patrzą, jedna osoba jest na ogródku, dwie osoby są na ogródku, liczą, wiedzą, że już nie ma nikogo, na przykład udają gdzieś w pobliżu, że wymieniają koło w samochodzie albo że mają jakąś awarię i obserwują, tak, niezamknięte furtki, tak zwana szybka okazja, wchodzi złodziej, zabiera rower, wychodzi, no często orientujemy się dopiero po jakimś czasie, że brakuje nam na przykład jakiegoś roweru, czy jakiś taczek, czy jakiejś pyły spalinowej, no która właśnie była pozostawiana sama sobie, bo na przykład wyjechaliśmy na chwilę tylko do marketu zrobić szybkie zakupy. Także ta rozwaga, ta roztropność nasza, no niestety tutaj musi być cały czas, pomimo tego, że ten okres wakacyjny takiego luzu gdzieś tutaj się do nas wkrada, musimy cały czas pamiętać o tym, że złodzieje, no i przestępcy czyhają tylko na to nasze rozluźnienie. Co jednak bardzo istotne, Jaworzno jest dużo bardziej bezpieczne niż miasta ościenne. Na chwilę obecną nie odnotowujemy żadnych kradzieży, tym bardziej z włamaniem do domów, do mieszkań. No, mieszkańcy naszego miasta, że tak powiem konkretnie, zabezpieczają swoje mienie, dbają o nie, właśnie rozmawiając ze sąsiadami, ale również korzystając z krajowej mapy zagrożeń, z takiego narzędzia, które jest ogólnodostępne. Można tam całkowicie anonimowo przysłowiowo kliknąć i zaznaczyć jakieś zagrożenie. I bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że mieszkańcy naszego miasta poprzez tą mapę zagrożeń opisują na przykład, że w danej dzielnicy pojawia się jakiś samochód, który na przykład nie jest na jaworzyńskich numerach rejestracyjnych. Jakieś podejrzane osoby jeżdżą, obserwują mieszkanie, obserwują domy. No my na takie zgłoszenia oczywiście musimy reagować i to natychmiast reagować. Mamy określony czas, żeby na tej krajowej mapie zagrożeń później napisać zakończenie, jak gdyby tej całej interwencji, która została zgłoszona. I poprzez to narzędzie, choćby nawet poprzez to narzędzie, poprawia się znacznie bezpieczeństwo w naszym mieście. I mieszkańcy w bardzo dużej mierze mieszkańcy Jaworzna w bardzo dużej mierze korzystają z tego narzędzia, jakim jest właśnie Krajowa Mapa Zagrożeń. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i czujne oko sąsiadów plus dobrze zamknięte mieszkanie i możemy być spokojni naszą własność podczas wypoczynku w to gorące lato. Są elementy jaworznickiego krajobrazu, które ewidentnie go szpecą. Tak jest w przypadku porzuconego samochodu na osiedlu stałym. Samochód osobowy marki Kia od przeszło kilku tygodni stoi przy ulicy Grunwaldzkiej przy zjeździe do parku imienia polskich lotników na osiedlu stałym. Mieszkańcy zadają pytanie, co to za pojazd i dlaczego ktoś go tam postawił. Pojazd marki Kia Carnival na pierwszy rzut oka wygląda na porzucony przez właściciela oraz jakby nie do końca był sprawny. Dziwi jednak miejsce jego pozostawienia. Dosłownie kilkanaście metrów dalej jest parking, który najczęściej stoi pusty. Samochód ma wybitą prawą przednią szybę od strony pasażera oraz wyrwane radio. Nie wiadomo, czy jest to efekt włamania, na co może wskazywać szkło w środku pojazdu oraz ostre narzędzie na fotelu pasażera, czy w takim stanie było od początku. Mieszkańcy oraz kierowcy narzekają, że nie tylko psuje on okoliczny krajobraz, ale także stwarza niebezpieczeństwo, stojąc tak blisko krawędzi bardzo ruchliwej drogi. Co istotne jednak, wpłynęło już oficjalne zgłoszenie od mieszkańców na policję na temat wspomnianego pojazdu. Jak udało nam się dowiedzieć, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie ustalają okoliczności pojawienia się tego samochodu oraz prawne możliwości jego usunięcia. Na razie wiadomo tylko tyle, że samochód zarejestrowany jest w powiecie chrzanowskim, na co wskazują tablice rejestracyjne. Będziemy informować na bieżąco o tej sprawie.
Mówi się, że niektórzy mają końskie zdrowie i trzeba przyznać, że jest to dobre określenie wobec formy jedynego jaworznickiego triatlonisty, który wystartował w zawodach Ironman Warszawa. Kamil Kwaśniewski to jedyny jaworznianin, który wystartował w zawodach triatlonowych Ironman 70.3 Warszawa. Musiał pokonać prawie 2 km płynąc, 90 km jadąc na rowerze oraz ponad 21 km biegnąc. Udało mu się zająć 432 miejsce na około 2400 zawodników. Samo ukończenie tych zawodów jest bardzo trudne, a co dopiero znalezienie się w czołowej 500-ce. Dla jaworznianina to ogromny sukces i powód do dumy. No jak widzi się takich zawodników, no to trzeba się sprężyć, żeby jakiś ten wynik wykręcić. Nawet poszło nieźle, mieliśmy tak gdzieś około 2070 zawodników i znowu łapliśmy się do tej pierwszej 500, czyli 432 miejsce, a w kategorii wiekowej 85. Aby móc rywalizować z najlepszymi, Kamil Kwaśniewski odbywał bardzo trudne treningi. Możemy zaczynać na przykład od basenu, który jest niewykluczalny w ogóle, jeśli chodzi o treningi, żeby nie złapać kontuzji. To mamy do przepłynięcia tak gdzieś w ciągu tygodnia 4-5 km. Potem mamy biegówki łączone z interwałami, łączone z podbiegami, no i rozbieganie, rower po 40, po 50, po 100 km. To zależy od tego, co pan Marek Dziubek ustali. Oczywiście ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie grono osób, które pomagały mu w przygotowaniach. Na początku chciałem podziękować całej rodzinie, która to znosi, moim trenerom Markowi Dziubkowi, który bez przerwy przygotowuje mnie z tygodnia na tydzień, zmienia treningi, żeby progresować. Jest też dietetyk Mateusz Kochański, który ustala też, jakie jednostki jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Chłopaki, z którymi trenuję na basenie, też bardzo mi pomagają. Jeśli mi coś brakuje, od razu jest to dorzucane. Jest też nasz Adrian Zgórzyński, dwukrotny mistrz Europy w siłowaniu na rękę, też z nami trenuje. Komu jeszcze? No przede wszystkim miasto Jaworzno przyczyniło się też do tego, że mnie wspiera. I ja je reprezentuję na takich zawodach międzynarodowych i kibicom oczywiście. Też chciałem podziękować. Plany na przyszły rok ma jeszcze ambitniejsze. Chce wystartować nie tylko w zawodach Ironman Warszawa, ale także Ironman Poznań. Dlatego już wie, że całe lato i najbliższa zima będą bardzo pracowite. Cel ostateczny w tej kategorii, no poprawiliśmy w tym roku o 6 minut czas, a jeszcze w przyszłym roku chcemy poprawić o 11, czyli z 3,07 zejść do 2,50. Polska przedsiębiorczość w zapaści. Co trzeci właściciel firmy myśli o tym, aby ją zamknąć? Największy niepokój w tej chwili powoduje ogromna zmienność przepisów, wzrost obciążeń, co idzie absolutnie w tej chwili w sprzeczności z ogólną sytuacją, która jest naprawdę bardzo trudna. Czyli przedsiębiorcy instynktownie nawet w tej chwili, można powiedzieć, czują, że z jednej strony mają coraz trudniejsze warunki funkcjonowania po stronie regulacyjnej, a z drugiej strony jeszcze to otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne jest dla nich coraz trudniejsze. Najlepszą odpowiedzią na temat klimatu dotyczącego rozwoju przedsiębiorczości jest historia Polskiego Ładu, jego niekończących się zmian, korekty i na koniec wyników, które widziałem w raporcie prezentowanym przez grupę ASA, którego wynika, że aż 18% rozumie i jest zadowolonych z Polskiego Ładu. Wydaje mi się, że to jest wielkość przesadzona. Jednym z najbardziej niepokojących wyników naszego raportu jest to, że prawie 30% osób mówi o tym, że chciałoby w ogóle zamknąć swój biznes. Tak? Kolejne 20 mówi o tym, że chciałoby go odsprzedać, w związku z czym ta wola prowadzenia własnego przedsiębiorstwa z czasem spada. Oczywiście gdzieś tam jest to status mentalny na dziś. No, pewnie będziemy starali się to zmieniać, również posługując się wynikami naszego badania, bo ta przedsiębiorczość jest po prostu gospodarce potrzebna. Część oczywiście z tych wyników wynika również z tego, że zmieniło się otoczenie prawne związane z podatkami, w związku z czym często te działalności chcemy zamykać dzisiaj, bo przestały być tak lukratywne, jeżeli chodzi o opłacalność podatkową w stosunku do innych form zatrudnienia, a jest to spora część przedsiębiorców, czyli głównie jednoosobowych działalności gospodarczych istniejących w Polsce. Większość Polaków zdecydowanie woli pracę na etat. Chociaż dla wielu osób myśl o
prowadzeniu działalności gospodarczej, tak bardzo ogólnie, nie przez nich, ale w ogóle, jest kusząca. Dla wielu osób działalność gospodarcza, czy może inaczej biznes, jest kojarzony z czymś fajnym, z realizacją pasji, z realizacją marzeń, z wolnością życia. W praktyce to oczywiście może wyglądać zupełnie inaczej. Dzisiaj znajdujemy się w sytuacji, kiedy przedsiębiorcy są niejako pod presją wielu czynników gospodarczych, geopolitycznych czy makroekonomicznych, które obserwujemy. Prowadzenie firmy dzisiaj nie jest łatwe, nie ułatwia też tego zmieniająca się co chwilę legislacja, taka, którą dzisiaj obserwujemy w ramach zmian wprowadzanych w Polskim Ładzie, więc to wszystko nie jest najbardziej sprzyjającym czasem. Niemniej myślę, że on będzie w toku najbliższych miesięcy się normował. Na zakończenie zapraszamy na spotkanie z przyrodnikiem Piotrem Grzegorzkiem. Proponuję zapoznać się z ostrogowcem czerwonym, Centranthus ruber, z rodziny przewiertniowatych. Jeszcze kilka lat temu był zaliczany do rodziny kozłowkowatych. Roślinę po raz pierwszy spotkałem w Anglii w rejonie Doncaster. Film zrealizowałem w miejskim ogrodzie botanicznym w Zabrzu, jest tutaj uprawiany. U nas to nieczęsta ozdoba ogrodów. W Anglii to gatunek zarówno ogródkowy, jak i dziko rosnący. Uprawia się go dla wyglądu i zapachu. Z natury nasz bohater występuje w rejonie Morza Śródziemnego. Gdzie indziej, także w Anglii, to uciekinier z ogrodów, stający się gatunkiem inwazyjnym. Poza tym dzikie lub zdziczałe rośliny są jadalne. Lekko gotowane liście nadają się do sałatek. Korzenie i zielone części można gotować w zupach. Raczej nie ma on właściwości leczniczych jak prawdziwy kozłek lekarski. Te informacje znalazłem w książce Wildwood autorstwa Rogera Phillipsa, którą w 2019 roku nabyłem w Anglii. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie AworeExpressu. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.